Witam w kolejnym odcinku z serii Zapomniane historie. Cieszę się, że pierwszy odcinek o Donaldzie Kutynie tak dobrze się przyjął, ale jeśli go jeszcze nie widziałeś, to link zamieszczam w opisie. Dzisiaj opowiem o Polaku, który dokonał zamachu na życie jednych z najważniejszych ludzi za żelazną kurtyną. Ale na początku chciałem zachęcić Cię do zasubskrybowania tego kanału, jak i zostawienia komentarza oraz łapki w górę po obejrzeniu. Zapraszam do oglądania. Stanisław Jaros urodził się 19 stycznia 1932 roku w Zagórzu, obecnie w jednej z dzielnic Sosnowca. Skończył tylko siedem klas szkoły podstawowej. Przyjazd do Polski Nikity Chruszczowa zapowiadano od wielu dni. To miała być wizyta na szczytach władzy z okazji najważniejszego Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Goście radzieccy przybyli do Warszawy 14 lipca 1959 roku, a następnego dnia gościli na Śląsku i w Zagłębiu. Lokalne media ze szczegółami opisywały 120-kilometrową trasę przejazdu przez Katowice do Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza, Bytomia, Chorzowa, Będzina. Dąbrowy górniczy i zagórza i tu zamachem bombowym delegację postanowił zatrzymać Stanisław Jaros. Wybuch zamierzał zainicjować za pomocą impulsu elektrycznego. Do tego zamierzał użyć linii radiowęzła, która przebiegała wzdłuż głównej ulicy Armii Czerwonej w Zagórzu. Przy tej ulicy mieszkał z matką. Wykorzystał stare żeliwne żelazko na rozżarzony wkład, włożył do niego elektryczne zapalniki, około 400 gramów materiału wybuchowego i przekaźnik elektryczny. Dołożył także stary zegarek szwagra, by śledczych wprowadzić w błąd, że bomba miała mechanizm zegarowy. Fortel się udał, bo wyprowadził w pole nawet biegłych, ale narobił kłopotu zegarmistrzom w całej okolicy, ponieważ służby zmylone tropem szukały zamachowca właśnie wśród nich. Ładunek umieścił w konarach drzewa w nocy z 14 na 15 lipca i podłączył do sieci radiowęzła. Musiał działać ostrożnie, bo blisko był posterunek MO i cały czas kręcili się przy nim stróże prawa. Nikita Chruszczow wraz ze Świtą, a także z Władysławem Komuku i Edwardem Gierkiem, który był ówcześnie pierwszym sekretarzem KW PZPR w województwie katowickim. Mieli przejechać przez zagórze w kierunku Dąbrowy Górniczy około godziny 15.00. Jarosław zauważył na godzinę dwie przed zaplanowanym przejazdem delegacji, że wzdłuż trasy gromadzą się gapie, kręcą ludzie służb porządkowych. Urządzenie inicjujące wybuch przygotował u siebie w domu. Wykorzystał przy tym te same przewody radiofoniczne przebiegające pod okapem jego dachu oraz siecią oświetleniową. Musiał doprowadzić do zwarcia instalacji i przekazania impulsu elektrycznego do zapalnika bomby. Zainicjował wybuch około 14.30, świadomie mniej więcej godziny i 20 minut wcześniej niż przejazd został zaplanowany w oficjalnym komunikacie prasowym. W pobliskich domach wypadły szyby. Najbliżej w odległości około 35 metrów zabezpieczał trasę Stanisław J., który został niegroźnie draśnięty odłamkiem w nogę. To jedyna ofiara tego zamachu. W czasie przejazdu delegacji ulica była już sprzątnięta, a jedynym śladem było uszkodzone drzewo. Radzieccy goście nawet nie wiedzieli, co się stało, bo nic bezpośrednio nie zakłóciło ich objazdu po zagłębiu w otwartym kabriolecie. Zatem w medialnych relacjach z tej wizyty nie ma śladu, że doszło do jakiejkolwiek eksplozji. Śledztwo w sprawie zamachu na trasie przejazdu chruszczowo zostało umorzone 27 lutego 1961 roku z powodu niewykrycia sprawcy, ale to nie koniec popisów Jarosa, bowiem kolejnego zamachu dokonał 3 grudnia 1961 roku, kilkaset metrów od poprzedniego tym razem podczas wizyty władysława Gomułki, który wybierał się na barburkę. Zapowiadane uroczystości miały być połączone z rozruchem nowej kopalni porąbka w Zagórzu. Stanisław Sofia wiedział, że do kopalni wiedzie tylko jedna droga, przez zagórze ulicą Krakowską. Zaplanował kolejny zamach podobny do poprzedniego, z odpaleniem ładunku wybuchowego przy użyciu impulsu elektrycznego, z wykorzystaniem przewodów radiowęzła i sieci elektrycznej, ale tym razem użył większej ilości materiału wybuchowego. Stalową rurę wodociągową o długości 50 cm wypełnił materiałem wybuchowym, melinitem. Dodał zapalniki, w tym elektryczne sterowane z jego domu inicjujące wybuch. Z desek, drutu i betonu sporządził słupek, do którego włożył bombę i w nocy wkopał w ziemię zaraz przy drodze, na wysokości ulicy Krakowskiej 47. Tak dobrze go zamaskował, że żadna służba patrolująca okolicę okolice nic nie zauważyła. Od rana 3 grudnia obserwował drogę przez dziurę w dachu swojego domu. Widział ludzi zmierzających w stronę kopalni. Dostrzegł, jak sądził samochody delegacji, ale nie zdecydował się na odpalenie ładunku. Czekał na zakończenie uroczystości. Około godziny 12. Grupki ludzi zaczęły wracać tą samą drogą, ale delegacja z Władysławem Komułku zatrzymała się jeszcze przed budynkiem administracyjnym kopalni. Jaros, widząc pierwsze nadjeżdżające z kopalni auta, uruchomił zapłon. Za pierwszym razem nie zadziałał, ale za drugim już tak. Wybuch zniszczył przejeżdżający samochód, uszkodził okna w pobliskich domach oraz ranił dwie osoby. Pierwszą był Jan B., który doznał urazu głowy i narządów płciowych. Zmarł po przewiezieniu do szpitala. Drugą ofiarą była trzynastoletnia Lidia. Ugodził ją jeden z odłamków, który przeleciał przez drogę, ogródek. Przebił szyby okna w domu naprzeciwko i trafił ją w głowę. Dziewczynka straciła przytomność. W konsekwencji tego zdarzenia dziecko zostało częściowo sparaliżowane. Polowanie na zamachowca było totalne, ale zanim opowiem jak wpadł, zdradzę skąd Jaros miał materiały wybuchowe. Gdy po II wojnie światowej koledzy biegali za piłką, on po polach szukał amunicji. Wynajdował odłamki pocisków i gwoździem wydłubywał resztki materiału wybuchowego. Na pytanie po co mu ten proch odpowiadał. Strzeli się z niego. I strzelał nad stawem w ogródkach na wiwat przed pasterką. Pierwszy konflikt z wymiarem sprawiedliwości Stanisław Jaros miał w wieku 16 lat. Pracował wtedy w sosnowskiej fabryce kotłów i na bramie w czasie kontroli został złapany skradzionymi częściami elektrotechnicznymi. Wezwano milicję i trafił do aresztu. Dodatkowo podczas rewizji w jego domu znaleziono około 100 nabojów do karabinu, które zebrał z pól. Za kradzież dostał rok w zawieszeniu, a za nielegalne posiadanie amunicji dwa lata, również w zawieszeniu. Pierwszy materiał wybuchowy ukradł z cegielni w Będzinie, w której pracował. Namówił do tego włamania młodszego kolegę, Józefa L., który miał stać na czatach. W zamian obiecywał, że uciekną razem za granicę. Jaros bez trudu wyważył drzwi łomem. Zamierzał ukraść tylko jedną skrzynkę, ale zauważył, że jest ich tam około dwudziestu. Zabrał jednak tylko sześć. Oprócz tego przywłaszczył sobie sześćset spłonek i lontów. Część łupu ukrów po pobliskiej studzience kanalizacyjnej, a trochę zabrał do domu. Użył tego do wysadzenia koparki, skrzynki sygnalizacyjnej PKP, bo podniosła cenę biletów kolejowych, warsztatu budowy kotłów, w którym kiedyś pracował, bo jeden z pracowników rzucił w niego odpadkiem, wysadzenie elektrowni w Małobonzu, zniszczenia transformatora w kopalni Kazimierz, zniszczenia transformatora kopalni Sosnowiec, bo nosiła imię Stalina, czy w lipcu 1953 roku stacji benzynowej w Dąbrowie Górniczej. Pod koniec 1953 roku Stanisław został wcielony do wojska na dwa lata. Wcześniej trzy razy nie odpowiadał na wezwania. Z tego też powodu planował uciec za granicę, przez Odrę do Niemiec, Przygotował sobie dentkę samochodową. Kupił kompas i mapę, lecz ten plan nie wszedł w życie. W wojsku służył w jednostce artyleryjskiej. I w trakcie ćwiczeń na poligonie znalazł minę przeciwczołgową wypełnioną kilkoma kilogramami melinitu, którego użył do późniejszych zamachów. Ukrył ją tak, by posłużył mu móc zabrać znalezisko do domu. Z wojska przywiózł też kilka zapalników i zaraz dokonał kilku próbnych wybuchów. Wszystko to uszło mu na sucho, ale do czasu. Po zamachu z 1961 roku Milicja badająca reszki bomby zabezpieczone na miejscu zdarzenia ustaliła, że bombę przygotowała osoba posiadająca wiedzę z zakresu elektromechaniki. Mieszkała w pobliżu miejsca zdarzenia. Inwigilacją objęto tysiące osób. Aresztowanie na 48 godzin nie były rzadkością. Kontrolowano przesyłki, zakładano podsłuchy. Eksperci zajęli się 106 odłamkami znalezionymi na miejscu eksplozji. Badali kawałki drutu, blachy, desek, reszki zaprawy cementowej. Zacikały ich kawałek drut, z której był zrobiony haczyk. Nacięcia na drucie zostały wykonane obcęgami, z uzębionymi szczękami i na podstawie obecnych mikrośladów rozpoczęto poszukiwanie osoby będącej w posiadaniu takiego samego narzędzia. Masowa akcja rewizyjna rozpoczęła się 20 grudnia 1961 roku o 7 rano. Jednocześnie był uniknąć rozgłosu i spłoszenia sprawcy. Szukano drutów, obcęgów, resztek zaprawy murarskiej. Wytypowano 500 potencjalnych sprawców. Milicja zamykała elektryków i techników, ale Jarosa nikt nie nękał, bo podawał, że jest ślusarzem. Ciągle nie był w kręgu największego zainteresowania śledczych ale naprowadzili ich na niego koledzy, których już aresztowano w tej sprawie, bo lubi sobie postrzelać, mówili. Zarzuty usłyszał 29 grudnia 1961 roku, dzień po zatrzymaniu. Znaleziono u niego obcęgi, kawałki brakującego drutu, resztki zaprawy. Przesłuchiwany był codziennie, ale do żadnych zamachów bombowych się nie przyznawał. W jego celi zainstalowano podsłuch i dokwaterowano mu konfidenta. Jarosław złamał się dopiero 7 stycznia 1962 roku. Od tego momentu mówiło o wszystkim. Zdał sobie sprawę również z beznadziejnej sytuacji, dlatego postanowił uciec z katowickiego aresztu. Podczas kolejnego przesłuchania zerwał się z krzesła i wybiegł na korytarz. Nim do śledczego dotarło, co się dzieje. Jaros przekręcał klucz z drugiej strony drzwi, zamykając go w środku. Zbiegł po schodach na podwórko więzienne, przeskoczył pierwszy niższy mur i miał wejść na dach garażu, by przeskoczyć drugi wyższy mur. Chwycił się już rękami górnej krawędzi, ale wtedy dopadli go dwaj strażnicy i ściągnęli w dół. W śledztwie i przed sądem Jaros utrzymywał, że nie miał zamiaru godzić w członków delegacji, że to miał być taki żart, który jednak nie zagrażałby życiu ludzi, bo mógł bez problemu odpalić ładunek w momencie przejazdu gości, ale z własnej woli doprowadził do wcześniejszego wybuchu. Lecz wyrok zapadł szybko 25 maja 1962 roku. Ponadto wyznał, że przeczytana przez niego w późniejszych latach 50. książka Ostatni zamach na Hitlera, Roberta Weissa, była inspiracją do organizacji zamachów na polskich i radzieckich przywódców. Stanisław Jaros został skazany na karę śmierci. Jego adwokaci pisali odwołanie argumentując, że Kara jest niewspółmierna do czynów i nic za nią nie przemawia, bo winny okazał skruchy i może się zmienić. Nic to nie dało. Stanisław Jaruz został powieszony 5 stycznia 1963 roku. Na mój drugi kanał AstV wrzuciłem nowy film. Jeśli jesteś zainteresowany tematem II wojny światowej, to zachęcam cię do obejrzenia. Karta pojawi się w tym miejscu. Zapraszam Cię również do odwiedzenia mojego drugiego kanału z animacjami. Jeśli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę, jak i do napisania propozycji do następnego porównania. Simanko